jest potrzebna rzeczowa, szeroka dyskusja na temat tej umowy. Jest oczywiście wiele korzyści płynących z zawarcia tej umowy, ale są również zagrożenia, ryzyka i rząd polski analizuje oczywiście wiele tych aspektów. Na forum rządu toczy się dyskusja w tym zakresie. Dostrzegamy te obawy, które są w społeczeństwie związane z podpisaniem tej umowy, ale to wszystko oczywiście, proszę Państwa, jeżeli cokolwiek zapadnie, to zapadnie w polskim parlamencie. Jest uchwała, która określa, w jaki sposób ta umowa powinna być ratyfikowana, większością kwalifikowaną. Wobec tego tutaj rzeczywiście również i politycy opozycji powinni uczestniczyć w tym procesie ratyfikacji. My jesteśmy zwolennikami umów o wolnym handlu, natomiast uważamy, że mamy fatalną politykę informacyjną naszego rządu i tak naprawdę obowiązkiem rządu jest przedstawienie wszystkich zalet i wad takiego rozwiązania. To rząd ma dostęp do ekspertyz, do analiz i to on powinien społeczeństwo przekonać, że CETA mu się opłaca. Jeżeli rząd tego nie robi, to budzi to niepokoje społeczne. To mamy protesty na ulicach, to mamy sytuację, w której Polacy czują się zaniepokojeni. Boją się, jaka będzie jakość żywności, boją się, co będzie z polskimi rolnikami. Na te wszystkie odpowiedzi zadaniem rządu jest odpowiedzieć Polakom. Fatalna polityka informacyjna zarówno poprzedniego, jak i tego rządu powoduje narastanie się obaw w społeczeństwie. Umowa jest korzystna dla Polski, dlatego że dotyczy obrotów handlowych, strefy wolnego handlu z Kanadą, z którą mamy pozytywny, dodatni bilans handlowy. To znaczy, że więcej eksportujemy do Kanady niż importujemy. Zniesienie ceł w tym przypadku oznacza zniesienie barier, które utrudniały polskim eksporterom zwiększenie eksportu. Im więcej będziemy eksportować do Kanady, taniej, dzięki zniesieniu ceł, tym więcej miejsc pracy powstanie w Polsce. Ekonomiści szacują, że nawet 7 tysięcy miejsc pracy może powstać w związku z wprowadzeniem CETA. To jeśli chodzi o te kontakty dwustronne, ale oczywiście umowa CETA wzmacnia także siłę gospodarczą całej Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem i w ten sposób zyskujemy też w tym długofalowym horyzoncie. Dożyliśmy bardzo ciekawych czasów. Dzisiaj w obronie polskiego zdrowia i polskiej żywności stają Rumuni czy Belgowie. Polski rząd podkulił ogon i nie bierze udziału i nie zabiera głosu w negocjacjach w sprawie CETA. Cieszę się, że postawili się inni. Natomiast to jest dopiero pierwsza bitwa, nie wygrana wojna, bo przesłuchy, które dochodzą do nas z Brukseli, świadczą o tym, że PiS nadal będzie chciało, by CETA była jednak wprowadzona. To jest zabójstwo dla polskiego rolnictwa, dla polskiej żywności i przede wszystkim dla nas wszystkich, bo to my wszyscy jesteśmy konsumentami. To jest wprowadzenie tylnymi drzwiami takiego programu rządowego Zdrowie Minus. Ja nie wiem, czy PiS ma świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą ta umowa. Właściwie żywność, która będzie płynęła olbrzymimi kontenerami i olbrzymimi statkami do Polski, powodując przede wszystkim spustoszenie w naszym zdrowiu, ale również też rujnując polski przemysł produkcji spożywczej.